Warszawa nadaje. Dzień dobry. To jest podcast Warszawa nadaje. Z tej strony Wojciech Tymowski, czyli gospodarz podcastu. Zapraszam na nowy odcinek o skrzydlatych mieszkańcach Warszawy. Jeśli gdzieś na zimowym spacerze w parku usłyszycie dźwięk podobny do tego, który wydaje gliniany gwizdek, taki niezbyt głośny, jakby przygłuszony, to znaczy, że gdzieś wysoko w gałęziach siedzi gil. Bo gile lubią wysoko. Wiem to z nagrań naszego spaceru po polu mokotowskim podczas odbywającego się niedawno corocznego zimowego ptakoliczenia organizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP. Na tym spacerze ptaki i ludzi obserwował Kuba Chełmiński, a naszym głównym przewodnikiem objaśniającym, co akurat fruwa w pobliżu, był Krzysztof Tabernacki z OTOP-u. Wyniki ptakoliczenia zdradza w podcaście nasz gość w studio Staszek Łubieński, pisarz i przyrodnik, który już u nas bywał, ale teraz występuje jako nowy prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. I to on powie, których ptaków w Warszawie policzono najwięcej, które zasiadły na drugim i trzecim miejscu. W czasie rozmowy nasz gość wyjaśnia, jak to jest z tym chodzeniem za ptakami. Co to za rodzaj przygody? Przy okazji zwraca uwagę, jak podglądać przyrodę, żeby jej nie straszyć, nie zadeptać i dać odpocząć. Żeby, mimo naszego zaciekawienia, mogła spokojnie pożyć. Zapraszam. Z ulicy Stolicy. Dzień dobry Państwu, witamy z pola mokotowskiego. Dzisiaj Warszawa nadaje z zimowego ptakoliczenia, czyli z corocznej imprezy, wydarzenia, trochę nie wiem jak to nazwać. Polega na tym, że miłośnicy ptaków, ornitolodzy liczą ptaki w całej Polsce, w wielu miejscach w ten sam weekend. My idziemy na wycieczkę właśnie na polu mokotowskim z OTOP-em, czyli z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Naszym przewodnikiem będzie Krzysztof Tabernacki, który właśnie zbiera tu ekipę za Państwem i zaraz ruszamy. Zobaczymy, jakie ptaki zimą można spotkać na polu mokotowskim i ile ich jest. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać na zimowym ptakoliczeniu organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. I razem z moimi koleżankami Fatimą Hayat i Magdą Naber będziemy dla Państwa prowadzić, no można powiedzieć, spacer ornitologiczny połączony z liczeniem tego, co będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć na polu mokotowskim. Pogoda jest taka sobie, jest powiedzmy taka do zima, jak to ostatnimi laty bywa. Natomiast nie jest tak, że na polu ptaków nie ma. Ptaki są, ptaki się odzywają, nawet niektóre podśpiewują. Pewnie będziemy mieli szansę to zobaczyć i usłyszeć. Czyli to wystarczy usłyszeć, nie trzeba zobaczyć? Nie, nie trzeba zobaczyć, wystarczy usłyszeć. To jest normalna praktyka, że jeżeli liczymy ptaki, no to liczymy wszystkie stwierdzone, tak? Czy to jest stwierdzenie takie wizualne, czy to jest stwierdzenie głosowe, no to ono jakby jest, można powiedzieć, dostatecznie dobre, żeby stwierdzić, co to jest, tak? Więc liczymy, tak? Na jakie możemy liczyć ptaki? Na pewno dobrze kojarzę, że krzyżówka jest co roku najliczniejszym ptakiem? Najliczniejszym ptakiem w Warszawie jest krzyżówka. Chyba generalnie w ptakoliczeniu najliczniejszym ptakiem jest krzyżówka, no bo ona jest po prostu popularnym ptakiem zimującym w mieście. Natomiast na co możemy liczyć tu? Pole mokotowskie jest wbrew pozorom bardzo dobrym miejscem na ptaki, można powiedzieć. No i przede wszystkim oczywiście mamy tutaj cały garnitur sikor, które są też takim bardzo popularnym miejskim ptakiem. Są tu krukowate, są tu oczywiście kosy, są kwiczoły, są dzwońce. Na pewno, znaczy myślę, że spotkamy jemiołuszki, ponieważ też zimują bardzo regularnie na polu. Nad polem zwykle widać jakieś mewy. Mamy przynajmniej kilka gatunków dzięciołów występujących na polu mokotowskim, także tych ptaków wbrew pozorom trochę jest. A jeszcze zadam takie może głupie pytanie, dlaczego je liczy się zimą akurat? Liczy się, liczenie to jest w ogóle bardzo złożony temat, liczy się nie tylko zimą. Natomiast w tym wypadku to liczenie chyba, jego założenie to było takie, żeby policzyć ptaki właśnie zimujące w miejskich parkach. No i z tego względu, jakby ponieważ założenie było ptaki zimujące, no to były liczone właśnie zimą.
ale zimą też liczy się też na przykład ptaki rzek. Jest monitoring zimujących ptaków wodnych, on już jest troszeczkę mniej popularną taką imprezą, on jest takim, powiedzmy, bardziej profesjonalnym monitoringiem z większą ilością założeń metodycznych, konkretnie odcinki rzek i zbiorników się patroluje. Rozejrzyjmy się, jak to mówią. Już widzimy jakieś pierwsze lecące akurat gołębie miejskie. Ale jak najbardziej się liczą. Aniu, proszę zapisać 3, przepraszam, 6, tak? Zobaczcie, poleciały 3 i 3. Natomiast też tutaj na czubku mamy gila. Proszę bardzo. Ale to, przepraszam, widać dopiero przez lornetkę, że to gil, czy tak gołym okiem poznajesz? Przez lornetkę tym razem. Gile odzywają się jak głuchy gwizdek, słuchajcie. Jeżeli usłyszycie, ja takie mam skojarzenia, totalnie gliniany gwizdek. Zaraz wam to puszczę. To jest mniej takie typowe pogwizdywanie. O! Takie głuchawe gwizdki. Jeżeli coś takiego usłyszycie, czy to w parku, czy to w Łęgu, bo to są takie miejsca, gdzie powiedzmy, czy w lesie, bo to jest takie miejsca, gdzie dosyć łatwo te gile zobaczyć, to przede wszystkim się rozejrzyjcie. One zwykle będą siedzieć tak jak ten tutaj, czyli może niekoniecznie blisko czubka, ale wbrew pozorom, mimo tego, że się mówi, ojej, takie czerwone, to przecież doskonale widać. Nie widać. Ktoś się może teraz podjąć przeliczenia i zobaczyć, jaka to jest radocha, nawet takie żerujące, czyli w miarę stacjonarne stado, jak się liczy. Jak zobaczycie je na osiedlach mieszkaniowych, to są to czasami takie stada nawet powyżej setki. Natomiast akurat w to się trzeba chwilę nauczyć patrzeć, daje się? Spoko. Daje się, tylko gdzieś sobie poszły chyba. Pokaż. No dobrze. To co? To ile tych kwiczołów policzyliśmy? Co najmniej 24. No to gdzie one były? I teraz macie, jakby to powiedzieć, tą subtelną różnicę między kimś, kto to robi normalnie, jakby zawodowo, a kto to robi tak. To nie jest tak, że jesteście mało bystrzy, po prostu nie macie praktyki, tak? Zobaczcie, leci stado szpaków tam. Teraz, zeszło za drzewa. Na pierwszy rzut oka 30. Jakby, jeżeli byśmy normalnie liczyli takie faktyczne liczenie typu monitoringowego, lepiej nie będzie. Poza tym, że jeżeli nosiłbym aparat, zrobiłbym zdjęcie, przeliczyłbym je, tak? No to można dokładnie. Natomiast uwaga zwykle się zaniża taką liczbę w stadzie. Trzeba po prostu się, że tak powiem, kalibrować, weryfikować. To czasami zrobić zdjęcie, czasami z kimś bardziej sprawnym pójść, kilka razy policzyć. Kilka razy właśnie tak siedzieć z lunetą. Tu jest 24 kwiczoły, jest okej. Okay. A co się siedzi 500 metrów na jednej łasze? To już nie jest tak fajnie. Jak to się liczy, że skąd pani wiedziała, że 24? Policzyłam te, które się przemieszczały, bo wtedy jest najłatwiej. I policzyłam tyle, ile najmniej siedzi na ziemi. One cały czas się ruszają, więc najłatwiej jest po prostu liczyć to, co się porusza w jednym kierunku. No wiadomo, że tego typu liczenia zawsze są obarczone jakimś tam ryzykiem. Znaczy ryzykiem, niedokładnością. Natomiast biorąc pod uwagę, że wszyscy wiemy, tak? Że to jest obarczone. Stop, coś nam leci. Przyleciało się. Jak na zamówienie. No i w zasadzie teraz, a Kasia brat, no liczymy, proszę państwa, no. I dolatują, tak, że jest okej, no to będzie więcej. Rowerzysta się przygląda, na co to my tak patrzymy. No ludzie się, że zasadniczo przyglądają, na co ludzie patrzą, jak się nosi lunetę i lornetki. Proszę bardzo, ustawiłem dzwońce, żeby było coś innego niż kwiczoły. No i zobaczcie, pogoda taka dosyć badziewna, tak, ale tych ptaków jednak trochę jest. Nie jest tak, że zupełnie nie ma. O, tu jeszcze mamy kwiczoły też. Odeszliśmy jakieś może 100 metrów od przystanku, przy którym się spotkaliśmy, ale zajęło nam to już pół godziny. Widzieliśmy jakieś dziesiątki ptaków. To jest w ogóle niesamowite, jak oni tutaj potrafią wypatrzeć daleko na koronach drzew. Małe ptaszki od razu bez pudła je rozpoznają. No i obserwują. Ci bardziej doświadczeni uczą tych mniej doświadczonych w rozpoznawaniu gatunków. I rzeczywiście zimą na polu mokotowskim jest mnóstwo ptaków. Proszę, mogę zapytać, państwo tak bez pudła rozpoznają te gatunki? Znaczy, myślę, że na pewno z pudłem, ale tak ja się powoli uczę, jak się rozpoznaje. Tak. No to po czym się rozpoznaje, powiedzmy, te tam na górze?
czy dopiero przez lornetkę, czy tak gołym okiem też się udaje? Znaczy, gołym okiem to tak chyba jeszcze nie. Gołym okiem to, jak pan widzi, ciemny kształt na tle ciemnego nieba, także lornetka się zdecydowanie przydaje nawet do takich parkowych obserwacji. Państwo często się wybierają na takie obserwowanie ptaków? Od jakiegoś czasu już tak w miarę często, bo jakoś tak jest bardzo... Regularnie. Weekendowo. Weekendowo, regularnie. Raz dwa w tygodniu. Ale w mieście, czy też gdzieś jeździcie dalej? Znaczy, ja mam rodzinę pod Warszawą, także też tam staram się chodzić. To troszeczkę inne gatunki, ale równie przyjemnie. A w Warszawie takie ulubione miejsca? Właśnie Pole Mokotowskie nad Wisłą jest super, bo też można zobaczyć dużo wodnych ptaków, także... W mieście i wokół miasta jest bardzo dużo możliwości, jak się tak tym zacząć bardziej interesować. Nigdzie tak naprawdę nie trzeba jeździć. Można oczywiście. Dokładnie. Ale... Jak w Warszawie bardzo dużo miejsc ma takich, nie właśnie parków, czy też nawet kawałki lasu. I macie jeszcze takie listy gatunków, które odhaczacie, że już widziałem. I... Ja w Sylwestra zrobiłam swoją. A, czyli pierwszy rok taki, tak, nie? Tak, dokładnie. I długa ta lista jest? Aktualnie chyba 125 gatunków mi się udało odhaczyć. Już od Sylwestra. Tak, no, znaczy nie od Sylwestra, w sensie Sylwestra przeliczyłam wszystkich, którzy do tej pory widziałam i staram się teraz przedłużyć. Na punkty odniesienia na spacerze takim jak ten w zeszłym roku wyszło około 40 w trakcie jednego przejścia. Przez to, że w miastach po prostu mamy porządne zanieczyszczenie światłem, no to niektóre ptaki mogą być aktywne naprawdę bardzo wcześnie rano, albo i w nocy, a nawet i czasami całą dobę. Także w mieście modraszka śpiewająca o drugiej w nocy już nie powinna nas dziwić. Co nam leci? Czyże były? Tamty. No, a tutaj szaleństwo szpaty się podziało. Żeby ci, co trzeba mieć, żeby zacząć obserwować ptaki? Lornetkę, jak widzę, tak? Z tego nie rusz. Trzeba mieć chęci i trzeba mieć po prostu też trochę samozaparcia do tego, żeby na przykład wyjść rano, kiedy jest wiosna, trochę posłuchać, poobserwować. No a z takiego sprzętu, no to oczywiście lornetka jest wręcz niezbędna, ale też aparat może być dobrym rozwiązaniem. Jeżeli na przykład mamy aparat, a nie mamy lornetki, no ale później jak ktoś się wkręca w ptaki, to praktycznie z lornetką chodzi wszędzie, więc warto ją gdzieś tam mieć. No i warto jeszcze posłuchać po prostu głosów ptaków, które na przykład chcemy znaleźć, bo jak poznamy głosy, no to właściwie widzimy znacznie więcej. Nagle się okazuje, że ptak, którego w życiu nie widzieliśmy, to okazuje się, że w sumie to był cały czas gdzieś koło nas, więc warto posłuchać głosów. Do tego jest, przepraszam, jakaś aplikacja? Jest taki zbiór głosów xenocanto.org. Bardzo polecam tę stronę, bo tam są głosy ptaków z całego świata. I jeśli się przygotowujemy do tego, żeby iść poszukać jakiegoś konkretnego gatunku, wchodzimy na tę stronę i po prostu wyszukujemy ten gatunek, który nas interesuje. Natomiast jeśli chodzi o takie przygodne obserwacje w terenie, no to na pewno taką aplikacją, która może nam pomóc w ogóle znaleźć trop, co to śpiewa, no to jest na przykład BirdNet czy też Merlin. Ale ja tutaj też polecam, żeby zawsze swoje obserwacje, zawsze te wyniki weryfikować. Czyli jeśli nam coś pokaże aplikacja, no to nie bierzmy tego za pewnik, tylko jeszcze sprawdźmy, czy to było rzeczywiście to. Bo aplikacja też taka, która rozpoznaje, tak? To czy włączamy ją, ona nasłuchuje jakby i mówi nam, jaki to gatunek. Dobrze rozumiem? Tak. No i pokazuje, jaki to gatunek. No ale czasami może sobie z tym jakoś nie bardzo radzić, albo może tego nie wyłapać, o co nam akurat chodzi, więc, bo na przykład, nie wiem, śpiewa myśli królik i śpiewa bogatka i aplikacja bardziej słyszy bogatka niż myśli królika i pokazuje nam, że to jest bogatka. Na mnie o to chodzi. Więc warto po prostu sprawdzać te wyniki, które nam ta aplikacja pokaże. Raz w roku się spotykacie tylko na to liczenie? Pewnie nie. Jeśli chodzi o zimowe ptakoliczenie, ono jest organizowane co roku w ostatni weekend stycznia i koordynuje to właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ale mamy też kolejną taką większą imprezę, która się dzieje od już ponad 30 lat, czyli Europejskie Dni Ptaków w pierwszy weekend października.
Natomiast od kilku lat próbujemy rozkręcić jeszcze Światowe Dni Ptaków Wędrownych i to jest około drugiego weekendu maja, więc takie trzy cykliczne imprezy są organizowane właśnie na takiej zasadzie, że wolontariusze zgłaszają swoje wycieczki i prowadzą je na przykład dla lokalnej społeczności, czy dla swoich znajomych, czy nawet sami obserwują, a my to potem zbieramy w OTOP i podsumowujemy te wyniki. A na co dzień w OTOP-ie czym się zajmujecie? Poza tymi trzema ważnymi momentami w roku? Obrączkujecie, bo słyszałem, pani mówiła, czy pani koleżanka, że wszystkie sikorki na polu mokotowskim są zaobrączkowane? To już są akcje akurat te przy polu mokotowskim, właśnie gdzieś tam na Ochocie. No to teraz działa koło ornitologiczne JAJO z Uniwersytetu Warszawskiego, ale też sekcja ornitologiczna SKGW na starym kampusie też prowadzi takie obrączkowania. Natomiast w OTOP nie obrączkujemy ptaków, nie jest to nasze główne zadanie. W OTOP mamy naprawdę dużo projektów, gdzie ciężko powiedzieć w szczegółach w tak krótkim czasie, czym się zajmujemy. No ale to jest po prostu monitoring ptaków, to jest właściwie robimy monitoring ptaków Polski, który jest zlecony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i to jest też raportowane później do Komisji Europejskiej. Więc cały monitoring jest na OTOP-ie i partnerach. Ale także mamy swoje rezerwaty przyrody, w których też prowadzimy ochronę czynną ptaków. Na przykład rezerwat przyrody Beka, rezerwaty biebrzańskie, czy też rezerwat Karsiborska Kępa i Krajnik. Kolejnym takim aspektem bardzo ważnym dla nas jest przede wszystkim też edukacja, bo no nie ma, bez edukacji nie ma ochrony przyrody. No ale też takie trudniejsze sprawy, takie tak zwane rzecznicze, czyli stop drodze wodnej E40, manifest leśny, teraz też ciągniemy koalicja 10%, zwiększanie obszarów chronionych, także to jest też dużo takich trudniejszych spraw, którymi się zajmujemy. Przy nowym rządzie może będzie łatwiej. Są nadzieje. To trzymamy kciuki, idziemy podglądać dalej. Nawet się zebrało na śpiewanie. I kto to tak śpiewa? Bogatka. To śpiewuje. No słuchajcie, no i mamy taki gatunek, który już jest powiedzmy pewną gratką, zimujące grzywacze, tak? Latem to byśmy machnęli na to ręką, a tu proszę bardzo. Grzywacze. Zmokłe grzywacze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co najmniej sześć. Chyba, że gdzieś jeszcze jest jakiś skitranek, którego nie widzę. Widzę sześć, chyba, że jeszcze jest coś. Także mamy nasze największe gołębie, których jak jest w sezonie, to tych grzywaczy w Warszawie jest bardzo dużo. Natomiast jak widać, no też potrafią zimować. To są te gołębie, które jak jest migracja, zwykle na Europejskie Dni Ptaków, jak prowadzimy jakieś wycieczki, no to lecą takie spore stada gołębi. No to właśnie lecą stada grzywaczy. Nad Warszawą one nie są takie gigantyczne, są takie powiedzmy po 100, 150, chyba największe jakie nad Warszawą widziałem to było 800. Natomiast jeżeli pojedziemy gdzieś na taki powiedzmy bardziej migracyjny punkt typu na Pomorzu, no to te stada są po kilka tysięcy. Czego trzeba szukać w tych stadach? Trzeba szukać również dużo mniejszych od nich siniaków, które też się potrafią podłączyć pod takie stado i razem właśnie migrować. Dla bezpieczeństwa, nie wiem, dla towarzystwa. Jest to ptak, który jest w Polsce na liście gatunków, na które się poluje, tak? Niestety. Po co? Dobre pytanie, też jestem ciekawy. Znawcy twierdzą, że osół jest bardzo smaczny. Myśliwi sobie dodatkowo cenią grzywacza jako trudną ofiarę, to znaczy on jest niełatwy do upolowania. Do tego służą takie specjalne wabiki, tak zwane bałwanki, po prostu powtykane zwykle gdzieś na polu, które ściągają, udające jakby żywego ptaka, no które ściągają te grzywacze. Nawet widziałem taką instalację, gdzie był taki grzywacz na wiatraczek na sznurku, że jeszcze udawał, że kołuje, także no niestety. Przepraszam, ja sobie też piszę grzywacza. Czyli mamy pierwszą sensację. Można tak powiedzieć, tak, że dzisiaj tak, coś takiego, sensacja. Coś takiego troszkę rzadszego. A jakie wam się zdarzyło najdziwniejsze odkrycie? Ale takie zimowe? No na przykład. I jeśli chodzi tak w skali ogólnopolskiej, no to mamy w tej chwili stwierdzenie szpaka jednobarwnego. Pierwsze dla Polski w ogóle tak, w Tychach, tak?
Także to jest gatunek, który normalnie jest dosyć, żeby było śmiesznie, osiadły i on jest gdzieś tam Hiszpania, Portugalia normalnie. To jest jego areał. No, znalazł się taki, który postanowił zwiedzić obce kraje, tak? No i został wykryty gdzieś w tykach przez obserwatorów. Dzięcioł, jesteśmy w stanie to usłyszeć, jak stukają w drzewa? Jak najbardziej, podczas żerowania tak. Teraz już coraz więcej dzięciołów sobie też już tak trochę dębi. Mało werbluje. Tak, bo to jest taki odpowiedni śpiew też, tak? Dzięki. Dziękuję Państwu. Dzięki. Do zobaczenia. My kończymy spacer w tym momencie. Doszliśmy przez godzinę tylko przez tą mniejszą część Pola Mokotowskiego śródmiejską. Słyszą Państwo w tle ulicę. Wycieczka idzie teraz za Bibliotekę Narodową szukać dalszych gatunków, a my już mamy jedną sensację, zimujące gołębie grzywacze. I rzeczywiście jest co oglądać. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu jest tu mnóstwo ptaków, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Ze specjalistami po prostu widzimy jakieś zupełnie nowe obszary Pola Mokotowskiego. A teraz zapraszamy do studia, gdzie naszym gościem będzie Staszek Ubieński, prezes OTOP-u, który opowie nam kto, dlaczego, po co oglądał ptaki, jeśli jeszcze mają Państwo wątpliwości, że warto. Uderz w stołek. Witam Państwa ze studia na Czerskiej. Przenieśliśmy się tutaj z ptakoliczenia na Polu Mokotowskim, ale nie bezpośrednio. Zdradzę, że mieliśmy krótką przerwę i naszym gościem jest Stanisław Ubieński, pisarz, miłośnik ptaków i od zeszłego roku prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, OTOP. Witaj, Staszku. Dlatego powiedziałem o tej przerwie, że mieliśmy kilka dni, bo liczę, że już udało Wam się podliczyć. Liczyć, chociaż formalnie wszelkie podliczenia zakończyły się wczoraj, to jeszcze zawsze jest parę dni obsuwy. No ale już coś tam wiemy i wiemy, ile mieliśmy wycieczek, wiemy, ilu mieliśmy mniej więcej uczestników, ile widzieliśmy ptaków, jakie to były ptaki i tak dalej. No to właśnie na to chyba wszyscy czekamy. Czy krzyżówka jest najpopularniejszym ptakiem? Tak, tak. Ponownie jest. To zresztą jest ciekawe, no bo... Pierwsza trójka dużo mówi o tym, jak wygląda zimowe ptakoliczenie, ale też mówi o tym, co się dzieje z naszą zimą. Bo na pierwszym miejscu jest owszem krzyżówka, która zimą gromadzi się często w miastach, przy różnych stawach, jeziorkach i gliniankach, gdzie jest dokarmiana, więc to nie jest przypadek, że ona jest akurat w takich nagromadzeniach w mieście. W związku z tym możemy domniemywać, że większość spacerów była w środowisku miejskim. O tym też mówi nam fakt, że numerem 3 ptakoliczenia jest wróbel, który był ptakiem herbowym tegorocznego zimowego ptakoliczenia. I to też jest ptak w końcu jednak przede wszystkim miejski, więc to jasno pokazuje, gdzie te wycieczki się odbywały. No a numerem 2, żeby tego nie zostawiać w niepewności, jest bardzo ciekawy ptak, ptak nie ptak, właściwie rodzaj, gęś. Gęś nieoznaczona. Czyli niemiejski ptak zdecydowanie. Niemiejski ptak, co więcej nie zimowy ptak przecież, tylko ptak raczej wiosenno-jesienny, ale pokazujący, że się zmienia klimat i że gęsi nie odlatują już gdzieś tam na zachód, tylko właściwie tak się plączą w miejscach, gdzie ten śnieg pojawia się i znika i no dzisiaj nie wiem ile jest stopni. Kiedy nagrywamy, ale jest pewnie z 8. W Warszawie śniegu nie ma, tak. Nie ma śniegu i wspomnienie o śniegu jest jakieś dosyć odległe, mam wrażenie. Więc te gęsi jednak gdzieś tam tego dnia akurat przez te dni leciały nad parkami, gdzie były wycieczki i na moim spacerze wygląda na to, ja miałem spacer w Parku Szczęśliwickim na Ochocie i tam najliczniejszym ptakiem była właśnie gęś, bo przeleciał po prostu wielki klucz, około 250 ptaków, no i wszystkie inne gatunki jakby przytłoczył liczebnie. To ja potwierdzam, bo wróciłem właśnie z Polskiego Parku Narodowego i też rzeczywiście latało tam mnóstwo gęsi. Ja nie potrafię rozpoznać, który to był gatunek, ale duże takie klucze. One są już na wiosennym powrocie, czy one po prostu tutaj zimują? No to jest właśnie trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to nie jest wiosenny powrót, tylko
raczej zimowe przeczekiwanie i one się przemieszczają, jak się robi zimniej, to lecą kawałek gdzieś cieplej, gdzie na przykład właśnie nie ma śniegu, no bo one żerują na ziemi, na polach, więc kiedy jest śnieg, no to po prostu naturalnie muszą się przenieść. I mówię o tym, że gęś, a to jest nieprecyzyjne, bo bardzo trudno jest rozpoznać gęsi teraz. Dawna gęś zbożowa rozbiła się teraz na dwa gatunki, które są do siebie bardzo podobne i możemy domniemywać, że to były raczej gęsi, które teraz nazywamy gęsiami tundrowymi. Ale żeby się o tym przekonać, trzeba by je było bardzo dokładnie obejrzeć z bliska. One oczywiście leciały gdzieś tam wysoko i właściwie na granicy wzroku. No więc musimy się zadowolić, że to jest rodzaj anser, do którego należą gęsi po prostu, które są w Polsce. Te wyniki mnie co roku zadziwiają, bo tak jak się na co dzień patrzy na miasto, to głównie są te krukowate, prawda? Mamy wrony, mamy sroki, mamy kawki, a ich nie ma w tej. To dlatego, że może ich miłośnicy ptaków nie lubią, ich nie liczą? Wydaje mi się, że krzyżówka tu wygrywa dlatego, bo ona się rzeczywiście skupia przy jeziorkach i skupia się w takich dużych ilościach. Akurat na moim spacerze jeziorko było zamarznięte, więc w ogóle nie było właściwie żadnych wodnych ptaków. Mhm. Poza tymi gęsiami, które leciały akurat nad parkiem. Chyba były cztery krzyżówki, więc przypuszczam, że taką wielką liczbę nabiły krzyżówki z jakiegoś innego miasta, gdzie może jeszcze jeziorka, gdzie już nie są zamarznięte na przykład. No oczywiście wron jest w mieście bardzo dużo, ale one są rozproszone. One raczej, znaczy to też się, to bywa różnie. Czasami się jednak gromadzą w takie większe grupy. Możemy to obserwować w parkach niektórych, gdzie potrafimy obserwować skupiska kilkudziesięciu wron albo takie noclegowiska, gdzie się zlatują gawrony i kawki i tam potrafią być setki, czasami nawet tysiące ptaków. No ale w porze, kiedy są te wycieczki, one już się rozpraszają gdzieś, lecą szukać pożywienia na pola czy no jakieś po prostu otwarte tereny. A czy jakieś wynotowaliście ciekawostki, sensacje może? My widzieliśmy zimujące grzywacze, co jak powiedzieli twoi przyjaciele z otopu, to ciekawostka, bo one właśnie do tej pory nie zimowały. A coś innego jeszcze? No to jest bardzo ciekawe, no bo te grzywacze właściwie też gdzieś powinny odlecieć, ale tak mniej więcej co roku jakieś pojedyncze ptaki w mieście zimują. W ogóle w mieście jest dużo łatwiej przezimować, dlatego tutaj takie fanaberie się zdarzają relatywnie częściej. No na moim spacerze absolutnie największą sensacją na sam koniec i w ogóle sensacją nie tylko w skali spaceru, tylko dla mnie osobiście jako mieszkańca tamtej okolicy przez 30 lat był fakt, że widzieliśmy dwie wąsatki, czyli takie trzcinowe ptaki, które wyglądają jak Angry Birdy, mają takie śmieszne maski na twarzy, zwłaszcza samiec ma takie wyraziście podmalowane oczy na czarno. No i są takimi właściwie kulkami z długimi ogonami. No bardzo, bardzo piękny ptak, rzeczywiście. Jakiś no niełatwy do spotkania. W Warszawie jest może jedno, dwa miejsca, gdzie można je spotkać w sezonie lęgowym, ale w Warszawie to jest bardzo rzadki ptak, więc taka obserwacja na spacerze w miejscu, w którym się w ogóle go nie spodziewaliśmy, to była wielka gratka. Ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w życiu swoim, całym, przyjrzeć mu się bardzo dokładnie. Mieliśmy lunetę, a ptak siedział dosłownie 2 metry od ścieżki, więc ustawiliśmy tą lunetę i oglądaliśmy po prostu piórko po piórku. To się rzadko zdarza, taka obserwacja z bliziutka. A to powiedz jeszcze raz, w którym miejscu, bo pewnie słuchacze będą chcieli. To było w Parku Szczęśliwickim. Z tego co wiem, te ptaki tam się plączą cały czas. Gdzieś przelatują między tymi trzcinowiskami na tej gliniance bliżej pętli Szczęśliwice. No i oczywiście dużo ludzi chce je sfotografować i ja tylko bardzo usilnie namawiam, żeby nie wabić tych ptaków przy pomocy puszczanych głosów, bo one się pokazują z bardzo bliska, nie są płochliwe
I jeżeli znikają, to tylko na chwilę gdzieś sobie nurkują w głąb trzcin, ale to wystarczy poczekać chwilę, żeby one wyszły. I nie ma powodu ich niepokoić i odrywać od ich zajęć. Czyli cierpliwość zalecamy. Cierpliwość zawsze. Przy ptakach cierpliwość jest ważna. Mhm. Powiedz, od zeszłego roku jesteś prezesem OTOP-u. To taka najstarsza chyba organizacja w Polsce, zajmująca się ptakami, ponad 30 lat ma. Jakieś zmiany szykujesz, a może już jakieś wprowadziłeś? Wydaje mi się, że organizacja działa całkiem nieźle, więc po pierwsze postaram się nie zepsuć tego, co idzie dobrze. Pewnie zależałoby nam na tym, żeby było nas więcej, żeby było więcej członków OTOP-u, bo to jest organizacja członkowska, przywiązana do swoich takich tradycji demokratycznych i zbiorowych. I stąd właśnie te akcje edukacyjne, które organizujemy w całej Polsce. Spacery prowadzą nasi wolontariusze. Zimowe ptakoliczenie to jest tylko jedna impreza. Jest wiosną Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. To jest chyba 11 maja. No i Europejskie Dni Ptaków, które są jesienią, więc są trzy takie imprezy ogólnopolskie, spacerowe. No i fajnie by było, gdyby było nas dużo, no bo przecież jak się zastanowimy, to Polski Związek Łowiecki ma 120 tysięcy członków. Oczywiście myśliwi też się uważają za miłośników przyrody. Ja to rozumiem trochę inaczej, ale wydaje mi się, że miłośników przyrody rozumianych po mojemu, czyli ludzi, którzy po prostu lubią ją podziwiać, jest więcej niż 1200 członków OTOP-u i ja bym bardzo chciał, żeby nas przybyło, no bo kiedy członków organizacji jest więcej, to głos tej organizacji jest dużo bardziej słyszalny. Mm-hmm. No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że się robi taka moda na ptasiarstwo. Trochę jak na Zachodzie, to wiemy, że to już są organizacje, no nie wiem, czy milionowe to przesadza, ale setki tysięcy ludzi obserwuje ptaki, należy. A u nas masz wrażenie, że tak coraz częściej widać kogoś z lornetką, z lunetą w parku? Zdecydowanie. To jest moim zdaniem kolosalna zmiana. Przez ostatnie 10 lat, powiedzmy, to są wielkie różnice. Ja regularnie spotykam, kiedyś wszyscy się znali w tym środowisku, a teraz ja ile razy jestem w parku właściwie jakimś, no to właśnie bardzo często widzę kogoś z lornetką i najczęściej to są ludzie, których nie znam i to mnie zawsze dziwi w jakiś sposób, więc wydaje mi się, że to rzeczywiście jest coraz bardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu, jakiś taki rodzaj pozytywnej rzeczywiście mody na to, żeby się takimi rzeczami interesować. No teraz zresztą jest bardzo dużo możliwości, są różne aplikacje, które nam ułatwiają rozpoznawanie ptaków, ich głosów, uczenie się tego wszystkiego. Kiedyś mogliśmy sobie kupić jakąś radziecką lornetkę tylko na bazarze, a teraz mamy masę sklepów, gdzie mamy super sprzęt od najtańszego do najdroższego i możemy wybierać i kombinować, ile dusza zapragnie. Cieszy mnie, że coraz więcej starszych osób się tym interesuje, bo kiedyś się jakoś wydawało, że to jest domena młodych ludzi, to chodzenie po chaszczach i szukanie ptaków, a teraz to jest po prostu taka forma spędzania czasu na emeryturze dla wielu osób, prawda? To widać. Mi się wydaje, że właśnie więcej obserwatorów ptaków to są raczej ludzie starsi, nie młodzi właśnie. I tak, oczywiście, no to też chyba pokazuje, że jakiś współczynnik, czy jak to nazwać, dobrobytu wzrasta, że ludzie mają czas na tego rodzaju pasję, że mają też środki, żeby sobie kupić sprzęt, żeby poświęcać temu czas, żeby jeździć też za tymi ptakami. Przecież to jest wielki rynek na przykład wycieczek różnych. Mhm. Ja jeździłem w latach 90. na pierwsze takie pionierskie wycieczki zagraniczne, ptasiarskie, gdzieś tam po Europie. A teraz można polecieć wszędzie absolutnie na ptaki. No tak, to tam gdzieś do Afryki, to wiadomo, już większe koszty, ale chyba do Rumunii to jest taki popularny kierunek, prawda? Tak, Rumunia jest popularna, ale też na przykład Węgry są bardzo ciekawe, bo to już jednak wyraźnie taki południowy kraj i tam jest dużo ptaków, które u nas były, ale, że tak powiem, się zmyły, to znaczy
po prostu wyginęły, na przykład dropie można obserwować w, na Węgrzech. I tam już jest ciekawie, a to przecież jest bliziutko, a z kolei w drugą stronę to bardzo ciekawe miejsce to jest na przykład taka niemiecka wysepka, która się nazywa Helgoland na Morzu Północnym. I to jest bliskie miejsce, gdzie można obserwować kolonie morskich ptaków, których u nas nie ma. Alek, nużyków, różnych tam mew trójpalczastych, głuptaków. Właśnie te głuptaki tam są takie ciekawe. Głuptak to jest taki niesamowity. I takie są dostępne też w zasięgu lornet. W zasięgu dotknięcia właściwie, bo kolonie głuptaków zaczynają się metr od barierki, przez którą możesz sobie wyjrzeć i się przyglądać tym ptakom. To jest bardzo wygodne miejsce do obserwacji ptaków. Też tą modę widać było na patelni. To ja wiem, że dla was ptasiarzy to jest temat oklepany, ale dla tych, którzy tak się nie interesują, zjawisko było niezwykłe, czyli pokrzewka aksamitna, ptak rozumiem bardzo rzadko spotykany w Polsce, zamieszkał sobie w samym środku Warszawy i do dziś, przecież to już trwa z 2 miesiące, tam ciągle są ludzie z aparatami, którzy polują na zdjęcie biednej pokrzewki, chyba biednej, bo być pod takim obstrzałem kamer to... Tak, tak. No, to jest rzeczywiście jakiś ewenement, ta pokrzewka aksamitna. Nie byłem tam już parę tygodni. Może jutro tam się wybiorę. Rzeczywiście to jest fenomen, bo to miejsce, ta patelnia jest w ogóle ptasiarzom warszawskim znana od dawna i to jest miejsce słynące z tego, że pojawiają się tam dziwne i nieoczekiwane ptaki i do końca nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje. I hipotez na ten temat jest kilka, ale zdecydowanie królową patelni jest pokrzewka aksamitna od pierwszego dnia obserwacji, to było chyba w październiku, o ile się nie mylę. Albo w listopadzie na początku. Nie, no chyba w październiku. To jest ptak niezwykły, bo on żyje raczej, znaczy żyje przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, w tych jakichś krajach znacznie cieplejszych i o ile w przypadku ptaków wędrownych takie historie, że ptak gdzieś przylatuje, się zdarzają, ale to nie jest ptak, który wędruje, to jest ptak osiadły, który odbywa tylko jakieś lokalne wędrówki, niedalekie. Więc jak on się znalazł na tej patelni i dlaczego akurat tam, no to naprawdę nie sposób powiedzieć. I to jest w ogóle czwarta obserwacja, czwarty ptak obserwowany, tego gatunku obserwowany w Polsce, w historii. Więc jakby no to jest rzeczywiście nadzwyczajne. Mieliśmy też sępa pod koniec zeszłego roku. Mieliśmy sępa, chociaż sępy zdarzają się w miarę regularnie. One, jak wszystkie wielkie ptaszyska, jak jest dobre noszenie i ciepłe powietrze je gdzieś tam dmucha dalej i dalej od miejsc, w których żyją, no to się rzeczywiście w Polsce trafiają. Więc sęp nie jest aż czymś tak wyjątkowo niezwykłym, chociaż akurat ten gatunek sępa trafia się w Polsce dosyć, no stosunkowo rzadziej, no ale ta pokrzewka, nic nie przebija pokrzewki dla mnie. Jakbyśmy przekonać kogoś, dlaczego, znaczy wiem, że napisałeś o tym książkę, ale jakbyś miał w skrócie przekonać kogoś, dlaczego warto obserwować ptaki, kogoś, kto nas słucha i trochę się nad tym zastanawia, szuka sobie hobby. To jest w gruncie rzeczy bardzo trudne pytanie. Dla mnie ciekawa jest rzeczywistość, która mnie otacza i ja się interesuję różnymi jej aspektami i to, że interesuje się ptakami, nie znaczy, że nie interesuje się też ludźmi, albo że nie interesują mnie inne zjawiska przyrody i cuda przyrody, które nas otaczają. Wydaje mi się, że ptaki są doskonałe do obserwowania, bo są wszędzie, bo są dostępne, bo można je obserwować gołym okiem. Wchodzą z nami w interakcję jakąś. Często to obserwujemy na przykład z wronami, czy chociażby z wróblami, czy nawet z gołębiami. Ptaki pięknie śpiewają, więc jest tam mnóstwo rzeczy do odkrywania i właściwie to jest taka niekończąca się przygoda te ptaki. Można właściwie całe życie się tego uczyć i się wszystkiego oczywiście nie nauczyć. Więc wydaje mi się, że to jest taki trochę klucz do przyrody łatwy. Dużo łatwiejszy niż interesowanie się pajęczakami, czy wydaje mi się, że na przykład trochę bardziej skomplikowane jest uczenie się roślin niż ptaków. Oczywiście rośliny mają tą zaletę, że nie uciekają.
Ale tu jest trochę taki element akcji z tymi ptakami, no, że jednak musimy tego ptaka znaleźć, on może nam odfrunąć. I to jest też przygoda. Bardzo dużo ludzi interesuje się ptakami przez fotografię. Bardzo się popularyzuje fotografia przyrodnicza. Dostępne są. Widać w mediach społecznościowych. Tak, prawda? No właśnie. Oczywiście to niesie ze sobą pewne zagrożenia, ale ja widzę jednak więcej pozytywów tego, że ludzie fotografują ptaki i dzięki temu się im przyglądają i się nimi pasjonują i się cieszą po prostu z każdego dobrego ujęcia. No więc też ptaki można obserwować na różne sposoby właściwie. Wystarczy, nawet nie trzeba mieć do tego lornetki. Ptaki w mieście są na tyle oswojone z człowiekiem, że często pozwalają nam podejść bardzo blisko. Więc naprawdę niewiele trzeba, żeby się zainteresować. A jakie widzisz zagrożenia tego fotografowania, że zadepczemy siedliska? No trochę tak, bo wydaje mi się, że niestety ludzie trochę są czasami opętani tą fotografią i nie zauważają, że robią krzywdę swoim modelom. I podchodzą za blisko, płoszą je albo umyślnie je wabią właśnie. To są wszystko rzeczy, które jednak, których należy unikać i na które trzeba zwracać uwagę. No bo interesujemy się i lubimy te ptaki chyba z taką myślą, że chcemy, żeby one dalej były i żeby sobie spokojnie żyły i żeby populacje się rozwijały, a nie się kurczyły. A jednak płoszenie, niepokojenie ptaków często prowadzi po prostu do tego, że ptaki się gdzieś przenoszą. Zdarza się, że na przykład ludzie, którzy robią zdjęcia ptaków przy gnieździe, nie zdają sobie sprawy z tego, że taki silny stres może powodować to, że ptaki porzucą swoje gniazda, swoje jaja i że po prostu to się nie uda. Nie mówiąc już o tym, że i jeszcze jest taki aspekt ciekawy, że kiedy się robi zdjęcie przy gnieździe, no to naturalnie ptaki się niepokoją. Często wydają różne ostrzegawcze sygnały. I nasze zbliżanie się do gniazda może bezpośrednio nie wywołać jakiegoś tam kłopotu, ale możemy dać sygnał drapieżnikom, które są w okolicy, że tam jest coś wartego odwiedzenia. I to jest częsty przypadek, że ludzie po prostu podchodzą blisko i nieostrożnie, ptaki się niepokoją i to ściąga zainteresowanie kotów na przykład, które zaczynają tam intensywnie penetrować okolice, aż znajdą gniazdo. Przejdę na chwilę do polityki, chociaż temat jest niepolityczny, ale mamy nowy rząd. Czy w kwestii ptasiej ma coś do załatwienia? Oczywiście, zawsze jest tak, że jest coś do załatwienia. Niestety sporo jest rzeczy w ochronie przyrody, które nie są dostatecznie jakoś wyregulowane i to wszystko niestety nie działa tak dobrze, jakby mogło. Przede wszystkim wydaje mi się, że do zmiany jest prawo łowieckie. No właśnie, to słynne polowania na... Słynne polowania. Zajmuje się tym koalicja, której częścią jest OTOP. Koalicja Niech Żyją. I to jest kwestia 13 gatunków, na które można polować, z których wiele jest od dawna wiadomo, że są to gatunki, które są zagrożone. Ich populacje się gwałtownie zmniejszają. I kompletnie nieuzasadnione jest to, że one są ciągle, tak jakby świat się miał nigdy nie skończyć. One ciągle są gatunkami łownymi. Można do nich bez konsekwencji w sezonie strzelać. A to powiedzmy, mimo że one nie przynoszą strat rolniczych, bo myśliwi często motywują, że muszą zabijać te biedne dziki, bo dziki tam niszczą pola i potem są odszkodowania, no ale te małe ptaki, jak rozumiem, nie czynią strat. Nie, no nie czynią strat, a jeżeli jakieś ptaki w ogóle można by od biedy podejrzewać, że coś tam na tych polach zjadają, no to są gęsi, ale znowu gęsi z tymi ptakami jest taki generalnie problem, że myśliwi, bardzo przepraszam wszystkich myśliwych, którzy się znają na ptakach, ale jest ich moim zdaniem, można ich policzyć na palcach dwóch rąk spośród tych 120 tysięcy myśliwych wszystkich. No i niestety to jest tak, że oni się słabo znają na ptakach i rozpoznawanie ptaków w locie, w sytuacji polowania, to jest najczęściej
2-3 sekundy na ocenę gatunku. Z tym sobie może nie poradzić nawet doświadczony ornitolog z dużym doświadczeniem terenowym, więc kiedy się poluje na krzyżówki, które są najpospolitszymi polskimi kaczkami, no to przy okazji można zastrzelić jakieś znacznie rzadsze ptaki. No i tak samo jest gęsi, to jest ten sam problem, no, że są stosunkowo, jak się wydaje, pospolite gatunki gęsi, ale wśród nich często lecą dużo rzadsze gęsi. A kiedy się strzela z śrutem, no to ten śrut dzieli się na wiele drobnych kuleczek, które trafiają nie jednego ptaka, tylko najczęściej kilka. I te ptaki, nawet jeżeli od razu nie spadną martwe, no to noszą w sobie ten śrut i ten śrut bardzo, bardzo powoli je zabija. Więc uważam, że w ogóle polowanie na ptaki jest czymś, co nie powinno mieć miejsca, a dodatkowym argumentem, poza takim ludzkim i wrażliwościowym, jest to, że zwyczajnie zagrażamy tym gatunkom, które już są chronione, a wskutek złego prawa ciągle można strzelać do ptaków, które są zagrożone realnie, ale prawo za tym nie nadążyło. I a propos tych gęsi, o których żeśmy gadali, to jest ciekawe, że prawo w ogóle jakby nie odnotowało faktu, że się podzieliły gatunki tam, że nie ma już gęsi zbożowej po prostu. Znaczy, że tam doszło do jakiegoś rozłamu, jest ta gęś tundrowa. Zrobiły się nagle dwa gatunki. O ptakach i ludziach. Myśliwskie w ogóle za tym nie poszło. To znaczy nie ma żadnego rozróżnienia. Ciągle jest jeden gatunek tam wpisany, tak jakby się nic w systematyce nie zmieniło. Czyli myśliwi strzelają do wszystkiego, co przypomina gęś. No tak, tak. Wydaje mi się, że tak. No zresztą są zdjęcia, które dokumentują sytuacje, w których były zabijane gęsi znacznie rzadsze i chronione u nas w Polsce. Więc... Może jakieś szkolenie o topu dla myśliwych? Najlepsze rozwiązanie to po prostu zakończyć polowania na ptaki, które nie są niczym praktycznym uzasadnione, a argument, że taka jest tradycja, mnie w ogóle do niczego nie przekonuje, bo znamy różne zamierzchłe tradycje, które zniknęły i nie będziemy po nich płakać. I dobrze, tak. Że zniknęły. Na koniec jeszcze, jeśli ktoś nas posłuchał i myśli, że chciałby się zapisać do topu, ma tak, zastanawia się, to jak go zachęcisz? Co będzie robił taki młody człowiek, który zaczyna swoją przygodę z ptakami? Albo nie młody właśnie, tylko w sensie młody, w sensie doświadczenia. Tak. Przychodzi do topu i... Ach, no przede wszystkim dołączenie do topu wiąże się z tym, że się będzie dostawało bardzo fajne pismo Ptaki, które jest kwartalnikiem. 4 numery w ciągu roku wychodzą. Składka członkowska jest bardzo niewysoka, że tak powiem. Znaczy są to bardzo niskie kwoty, więc to nie jest, nie są odstraszające. No i oczywiście myślę, że bycie w organizacji chroniącej przyrodę daje poczucie jakiejś sprawczości, że jednak uczestniczymy w czymś ważnym, co zmienia nasz świat w dobrą stronę, co daje nam też poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości, że mamy wpływ właśnie. To jest chyba potrzebne współczesnemu człowiekowi bardzo. Poza tym dostaje się legitymację członkowską, dostaje się zaproszenia na różne wycieczki, regularnie wysyłamy newsletter z takimi najważniejszymi wiadomościami, co tam się dzieje w otopie, co robimy, jak interweniujemy, jakie rzeczy zmieniają się właśnie w regulacjach prawnych na przykład, jak działają nasze rezerwaty, bo to ma też rezerwaty swoje, którymi się opiekuje. Rezerwat Karsiborska Kępa na Pomorzu Zachodnim, rezerwat Beka koło Trójmiasta, rezerwaty nad Biebrzą, więc rzeczywiście jest dużo do roboty. No i czekamy na aktywnych ludzi, którzy będą chcieli się włączać w nasze działania, którzy będą chcieli nam pomagać. Działają też w otopie grupy lokalne. To są takie organy miejscowe, które dla mnie są trochę solą otopu, no bo to organizuje życie okolicznych ornitologów. No i
I w Warszawie oczywiście jest warszawska grupa OTOP, ale te grupy lokalne są często w mniejszych miastach, na przykład w Turku, w Lesznie, w Szczecinie, jest trójmiejska grupa OTOP, jest w Łodzi grupa OTOP, także chyba w sumie jest ich, jeżeli się nie pomylę, 13. Czyli po prostu można iść podglądać ptaki w miłym towarzystwie bardziej doświadczonych obserwatorów. Oczywiście. I się też od nich uczyć, prawda? Bo tak, to tak. Ja tak, widzę no po właśnie. Tym naszym spacerze, że sporo naprawdę mogłem skorzystać. No właśnie, no bo to jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę, że najlepiej się uczyć ptaków z kimś. Uczenie się z książki jest ważne, ale nigdy nie nauczymy się z książki tyle, ile możemy się dowiedzieć od doświadczonego obserwatora, który po prostu może nam dopowiedzieć kontekst, jakieś swoje osobiste doświadczenia z tymi ptakami, często dosyć nieoczekiwane, bo niektórzy, na przykład Krzysiek Tabernacki, czyli wiceprezes OTOP-u, z którym byłeś na wycieczce, on jest też obrączkarzem, więc on ma taki raptem insight do ptaków, nie tylko taki terenowy, obserwacyjny, no ale na przykład trzymał niektóre gatunki w ręku, więc może coś o nich powiedzieć, o jakichś ich cechach, które tak na pierwszy rzut oka się nie rzucają jakoś. Zapraszamy Państwa do obserwowania ptaków albo indywidualnie, albo w grupie z otopem. Jest mnóstwo możliwości. Zaraz wiosna, więcej gatunków. No właśnie, właśnie, właśnie. Wszystko przed nami. Moim Państwa gościem był Stanisław Łubieński, prezes OTOP-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze Staszkiem Łubieńskim rozmawiał nasz redakcyjny kolega Kuba Chełmiński. Pozdrawiam słuchających w imieniu Urszuli Pieczek, wydawczyni tego odcinka, i Dominika Łowickiego, który odpowiadał za dźwięk i montaż. Przypominam, że podcast Warszawa Nadaje przygotowują dziennikarze Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. Nowe odcinki publikujemy co 2 tygodnie. Kolejny 23 lutego. Do usłyszenia, Wojciech Tymowski.